Cześć, z tej strony Adrian z ATV Kotowoc. Chciałem dzisiaj pokazać, słuchajcie, 850. Ta jest po lewej dla kogoś innego, ta po prawej jest dla kogoś innego. One jadą w ogóle skrajne punkty na mapie Polski. Nieważne, ale widzicie, że każdy klient, do każdego klienta indywidualnie podchodzimy. Każdy klient wybiera sobie wyposażenie, modyfikuje tego kłada pod siebie. Przesyła nam jakąś taką wstępną listę, co by chciał w tym kładzie. My mu proponujemy taki zderzaczek, takie osłony, takie felgi, tak jak widzicie, takie osłony poszerzenia nadkola, dystanse, manetki grzane, karnistry. Naprawdę cuda można jeszcze zrobić do tych kładów, dorzucić, zrobić. Odblokowania, no i jest masa tu dodatku, mamy taką pełną listę, jak klient u nas zamawia pojazd, wysyłamy mu taką listę, co tam może sobie powybierać i sobie tam wybiera. Zamówienie, realizujemy pojazd, także to tak wygląda, więc jeśli widzicie taki film teraz aktualnie i na przykład spodoba Wam się taki kład albo taki kład, to po prostu przy składaniu zamówienia na taki pojazd albo pytaniu się, to piszcie na przykład, no taka 850 mi się podoba, z takimi osłonami, z takimi orurowaniami, z takimi poszerzeniami nadkoli, manetki bym chciał, coś tam, i Wam generalnie będziemy właśnie coś podrzucać, co byście chcieli, jeszcze dodatkowo może domówicie. W każdym bądź razie chciałem Wam pokazać właśnie 850 z bumperami Rival i to jest fajne też bumpery Rival, bo mamy je w ofercie. Osłony, słuchajcie, plastikowe HDP, tak, HDP mamy oczywiście, jak ktoś sobie życzy, mamy też osłony aluminiowe. Kto się pyta, które lepsze? Ciężko mi jest powiedzieć, powiem Wam tak, jeśli chodzi o HDP, jest fajny dla szutrówek, czyli ktoś, jak jeździ po krzakach, po lesie, na Dakarze na przykład Iron Baltic miał właśnie w tym swojej 850 te osłony. I centymetr, słuchajcie, grubości jest, tutaj jest aluminium A4, waga jest bardzo zbliżona, to raptem jest może kilogram różnicy, zależy jaki producent osłon jest aluminiowych, naprawdę, szczerze, jest kilogram różnicy między sobą. Plastik jest lżejszy o kilo, ale to kilo, więc generalnie, a niektórzy producenci mają tyle samo, ważą te osłony, więc różne są osłony producentów. To jest, słuchajcie, czwórka, tak jak mówię, tutaj jest centymetr grubości. Tu, jak jest jeszcze wzmocnienie tutaj z przodu, to jest ósemka w sumie, bo dwie czwórki do kupy to jest ósemka blacha na tym łączeniu. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, plastik jest jeszcze taki, że jak ktoś jeździ po jakichś kamulcach, to niestety będzie się zużywał. Widziałem już takie przypadki w takich bardzo wymęczonych kładach po paru tysiącach kilometrów, że jednak ten spód jest wylizany, taki, wiecie, no, jeździcie plastikiem po kamieniu, no to wiecie, co się zrobi. Aluminium zaś nie ma tego problemu, aczkolwiek jak, nie wiem, no, założycie jakimś kamieniem głaz, wiedziecie, wygnie się oczywiście, może zrobić się wgniotka, ale zostaje ta wgniotka i z montażem, z demontażem nie będzie z tego problemu, dlatego że ono, jak się wygnie tu, to przecież na śrubach zostaje. Poza tym są jeszcze fasolki, więc zamontujecie tą kiedykolwiek osłonę później. No więc są dwie szkoły, które sami musicie wybrać, jeśli wybieracie takie okłady i zamawiacie osłony. Musicie sami podjąć decyzję, które osłony zamawiacie. Felgi fajne, słuchajcie, i te peki poszerzają oś, więc tak jakbyście dystanse mieli, słuchajcie, 40 około milimetrów, zobaczcie, tutaj jest dystans 50. Tu jest 50 i zobaczcie, jak wystaje koło. A tutaj jest tylko ta felga, więc troszkę mniej chowa się, więc tak, ja liczyliśmy to. Tak jakbyście 40 mm dystans zamontowali. Oczywiście można jeszcze do tych felg jeszcze dystanse zamontować. No ale w każdym razie i te peki też są fajne, widzicie, jest fajny wzór. Tu nie patrzcie, jeszcze pasta jest, bo świeżo są zamontowane, także zaraz jeszcze do mycia pojedzie ten kład. Wiadomo, jeszcze się też niedobrze guma uszczelni. No, jeśli chodzi o bumper, to zobaczcie, Rival, świetne mocowanie, tu macie pod LEDa, tu macie jeszcze mocowanie pod LEDa, tu akurat zobaczcie, zamontowany jest, mimo że LED większy, to też nie ma problemu, bo wystarczy dziury zrobić, nito nakrętki i też zamontujecie, jak widać, może dodatkowego tutaj. Co do kratki, no trzeba się pogimnastykować akurat w tym Rivalu, żeby to wyjąć. Trochę ciężko jest, no, bardzo ciężko. Storm z wielką dziurą, nie ma problemu, ale coś za coś, no, ładnie wygląda ten Rivalek, prawda? No tutaj, wiecie, no każdy ma jakieś różne gusta, mi się na przykład bardziej Rival podoba. Poszerzenia nadkoli, to już Wam mówiłem na poprzednich filmach, że fajne są te elastyczne. Bardzo polecam, jak montujecie właśnie poszerzenia nadkoli. Tego chrapacza możecie nie montować, jak ktoś sobie nie życzy, wtedy nie macie takiego, wiecie, ja mówię, traktora z tyłu. Tak jak widzicie, jest bumperek tu, jest tu bumperek też ten sam Rivala, bo to jest w jednej podobnej właśnie konfiguracji klienci, tylko troszkę inaczej, ale podobne. Bumper, zobaczcie, jest montowany tu.
LEDa oczywiście widać, w razie czego jakbyście mieli tą listwę LEDową, także nie ma problemu. Gniazdo przyczepki jest przenoszone, dostajecie adapter z Rivalem i tu macie te gniazdo przyczepki. I jest ochrona wydechu, tak jak widzicie, z tej strony i z tej. Także też bamperek jest fajny, Rivala, i mamy w ofercie, możecie u nas zamawiać. Także jeśli zamawiacie u nas takie pojazdy albo myślicie o takiej 850 fajnej, no to właśnie inspirujcie się. Tak jak widzicie, ja Wam pokazuję różne projekty klientów, żebyście mogli po prostu sobie wybrać pod siebie maszynę. To jest Wasza maszyna, pamiętajcie. Jaką listę nam wyślecie, to Wam tak zamontujemy, porobimy Wam fajne rzeczy, żebyście byli zadowoleni. Bo ja właśnie jestem z tego zdania, żeby tworzyć fajne projekty, a nie takie, wiecie, oklepane to samo, albo w ogóle nie żadnych dodatków, tylko oby tylko zabramy i się nie znamy. Więc twórzcie fajne sprzęty, zamawiajcie u nas pojazdy i tyle. Więc jeśli jesteście zainteresowani, a również nawet jak kupicie takie okłady gdziekolwiek, gdzie indziej, wiadomo, nie ma problemu, mamy akcesoria, możecie u nas kupować, też takie wysyłamy takie rzeczy, więc nie ma problemu, mamy akcesoria do tych kładów i jak widzicie, bardzo fajnie wyglądają. Także trzymajcie się, cześć, hej.